Śląsk na drugim miejscu w lidze, na pozycji, która daje udział w pucharach w klubie. Na razie na to jednak nie patrzą. Nie ma wyliczeń, ile punktów trzeba zdobyć, by zapewnić sobie przepustkę do Europy, czy też medal mistrzostw kraju. Takie gdybanie i liczenie punktów jest jakby nie bardzo uzasadnione, bo tak naprawdę cały czas trzeba się koncentrować na kolejnym przeciwniku, bo nie ma co ukrywać, mecze w Zabrzu, mecze w Chorzowie i na pewno z Arką to będą bardzo ciężkie spotkania i gdybyśmy zaczęli wyliczać, bawić się w matematykę, to pewnie byśmy mogli popełnić jakieś błędy w rachunkowości. Nikt w Zabrzu wrocławskich trenerów czy piłkarzy z tabliczki mnożenia przepytywać nie będzie. Liczymy oczywiście na dobrą grę naszych zawodników. O punkty na Górnym Śląsku będzie jednak ciężko, z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Patrząc na analizę i na to, gdzie Górnik Zabrze punktuje, to punktuje na swoim stadionie. Tak naprawdę przegrał tam dwa spotkania i niewątpliwie będzie to bardzo trudne spotkanie, dlatego jedna i druga drużyna ma na pewno gdzieś tam w tyle głowy, że będzie chciała walczyć o jak najwyższe cele i o zdobycie tutaj punktów. I to, co powiedziałem wcześniej, i to potwierdzam, że te spotkania na pewno będą ciężkie, nie tylko to pierwsze, ale kolejne. Jak w każdej zespołowej dyscyplinie sportu, tak i w futbolu, by myśleć o dobrym rezultacie, trzeba dobrze rozpracować przeciwnika. Asystenta Oresta Lęczyka więc dziś sprawdzamy ze znajomości rywala. Jak usłyszymy za moment, Górnik jest rozpracowany bardzo dobrze. Formacja ofensywna i Zachorski, Bonin wrócili do pełnej sprawności. Z przodu wysunięty Sikorski, Jerz, który w ostatnim meczu potwierdził swoją dyspozycję. Plus trzeba pamiętać o tym, że jest to zespół, który gra do końca i w ostatnim spotkaniu z Polonią Bytów zdobył bramkę na wagę 3 punktów w ostatniej sekundzie meczu i w doliczonym czasie gry z Legią Warszawa zdobył punkt. Także na pewno jest to drużyna, która będzie grała do końca i musimy być naszykowani, że od pierwszej do 96, może 8 minuty musimy być przygotowani na pełną mobilizację i na to, żeby stawić czoła Górnikowi. Początek meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w Zabrzu w piątek o 20:00.